Poprosimy o ocenę tego sparingu dzisiejszego. No, można powiedzieć, że były dwie różne połowy. W pierwszej połowie niezła gra mojego zespołu i tutaj myślę, że postawiliśmy się wyżej notowanemu przeciwnikowi. Natomiast druga zupełnie inna, grali młodzieżowcy, dlatego można powiedzieć, że nie zagroziliśmy ani razu bramce broni. Wygrała drużyna przede wszystkim lepsza taktycznie i myślę, że bardziej dojrzała dzisiaj. Były jakieś braki u Was, tak? Tak. Nie było dzisiaj Maxa Siwali, nie było Żela i nie było Zielińskiego, więc troszkę można powiedzieć, że byliśmy osłabieni, ale to nie jest żadne wytłumaczenie, bo mieliśmy czterech nowych zawodników, dzisiaj testowaliśmy. Trzech z nich wypadło bardzo pozytywnie, z jednym pewnie nie będziemy dalej rozmawiać, gdyż uważam, że motorycznie jest jeszcze nie na ten poziom. Panie trenerze, kolejny sparing, 2-0 wygrana. Jak trener ocenia to spotkanie? Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Przede wszystkim wynik to jest nieważny. Ważna jest gra, to co zawodnicy jak pracowali na boisku. Osobiście mnie bardziej podobała się pierwsza połowa. Zdecydowanie inne tempo gry. Więcej taktyki, natomiast w drugiej zagrało więcej zawodników bardziej mi znanych, no i troszeczkę inne było tempo tej drugiej połowy. Myślę, że było to uwarunkowane też tym, że przeciwnik również zagrał w innym zestawieniu personalnym. Generalnie z meczu jestem zadowolony, jest za nami tydzień mocnej, solidnej pracy, nie próżnują zawodnicy na treningach i na pewno było to dzisiaj widać w dzisiejszym spotkaniu. Na podstawie meczu, który zagraliśmy tydzień temu z Legionowią, i w dzisiejszym spotkaniu było widać, że ta praca się nakłada i bardzo dobrze. Chcę zapytać jeszcze o tych testowanych zawodników. Jakieś pierwsze decyzje, pierwsze przemyślenia? No, jest parę przemyśleń. Będę z poszczególnymi zawodnikami rozmawiał po tym, jak wyjdą z szatni. Natomiast nie chciałbym zdradzać tych szczegółów. Ktoś jeszcze w przyszłym tygodniu pojawi się nowy? Tak, oczywiście. W poniedziałek ma przyjechać bramkarz, młodzieżowiec, zawodnik Legii Warszawa, natomiast grający ostatnio, trenujący w Motorze Lublin, i dwóch zawodników ze Stomilu Olsztyn. No i myślę, że no, cały czas jest gorący telefon, na łączach jesteśmy, także na pewno ktoś jeszcze dołączy do tej drużyny.